Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z pierwszym reading vlogiem na tym kanale. W tym tygodniu będę czytać trzy książki z różnych gatunków, żeby nie pomieszała mi się fabuła. I pierwszą z nich będzie moje pożegnanie z tym autorem, czyli Miasta z mgły Carlosa Ruiza Zafona. Ja tą książkę dawałam już do TBR-u na styczeń, natomiast jeszcze jej nie przeczytałam. Zwlekam z nią, bo to ostatnia książka, a nie chcę się tak szybko z tym autorem żegnać, ale najwyższy czas się za nią zabrać i mam nadzieję, że na tym vlogu mi się to uda. Drugą książką jest książka Katarzyny Bereniki Miszczuk, czyli Tajemnica w domu w Bielinach. Książka z literatury dziecięcej. Ja Katarzynę Berenikę Miszczuk czytałam już cykl Kwiatr paproci oraz encykl Ja Anielica, Ja Diablica, Ja potępiona, Ja ocalona. Więc wtedy mi się te książki podobały. Mam nadzieję, że tutaj będą jakieś nawiązania do może nie tyle do cyklu Kwiat paproci, co po prostu jakieś elementy tego świata przedstawionego. Oraz ostatnia książka, już troszkę też cienka, natomiast z troszkę innej półki, bardziej myślę psychologiczna, to Almond. Wybaczcie, ale autora Wam nie przeczytam, nie chcę kaleczyć. Która opowiada o dwóch chłopcach, z których jeden odczuwa emocje za bardzo, drugi wcale. I oni się spotykają i nawiązuje się pomiędzy nimi jakaś relacja. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Natomiast o swoich wrażeniach będę Wam update'ować w kolejnych klipach. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania tego vloga. Do zobaczenia później. Cześć! Mamy godzinę 9:15, a ja przechodzę dzisiaj do Was z moim update'em czytelniczym. Jestem dokładnie na 113 stronie książki Miasta z mgły Carlosa Ruiza Zafona, ostatniej książki tego autora. Jak na razie bardzo mi się podoba. Jest to zbiór 11 opowiadań, które dotyczą praktycznie całej twórczości Zafona. Ja jestem jak na razie dopiero na czwartym bodajże, czy piątym opowiadaniu, które akurat jest trochę poświęcone, trochę jest takim mocnym nawiązaniem do idola pisarskiego Zafona, czyli do Miguela Cervantesa. No i jest
trakcie tego opowiadania, jak na razie nic mnie tam nie spodobało, że na coś byłam zła, coś mnie zirytowało, więc jest fajnie. Póki co nie mam jeszcze swojego ulubionego opowiadania, natomiast na pewno jak przeczytam całość, to się określę, które opowiadanie było moim ulubionym. I też jest to książka dobra w ogóle, jeśli chcecie zacząć przygodę z zafonem, ponieważ no, są to opowiadania, więc tematyka jest dosyć luźna, szeroka i tutaj w tej książce zdecydowanie zafon pokazuje cały swój kunszt pisarski, co potrafi. Pozostałych dwóch książek, czyli Almond oraz Tajemnicy domu w Bielinach, jeszcze nie zaczęłam. Natomiast mam nadzieję, że wkrótce zacznę i opowiem Wam o wrażeniach, jakie na mnie te dwie pozostałe książki wywarły. Na razie to tyle i widzimy się później. Cześć! Cześć, przychodzę do Was z kolejnym update'em czytelniczym. Jestem już w trakcie trzech książek, ponieważ zaczęłam te dwie, które planowałam, czyli Tajemnice domu w Bielinach i Almond, ale o nich za chwilę. Chciałabym na początku zacząć od Miasta z mgły Carlosa Ruiza Zafona. Trochę się posunęłam w czytaniu tej książki. Jestem już na 167 stronie.
I jak na razie żadne z tych opowiadań mnie nie porwało. Książka jest bardzo krótka, praktycznie zbliżam się już do końca, zostało mi może jakieś 50 stron. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, te opowiadania podobają mi się, owszem, natomiast żadne mnie nie chwyciło za serce. Żadne mnie nie porwało tak, że myślę o nim godzinami, prawda? No, czegoś takiego nie ma. A szkoda, ponieważ Zafon, jeśli już faktycznie coś pisał, to jednak te poprzednie książki, zwłaszcza cały cykl Cmentarza o zapomnianych książkach, bardzo mnie wzruszał, dziś doprowadzał czasami do łez. I w ogóle miałam z tymi książkami takie emocje bardzo silne, gwałtowne. Natomiast z tą tak nie mam. Z tą jest zdecydowanie bardziej neutralnie, spokojnie. Więc nie wiem, co się dzieje. Czy to po prostu nie jest to, czego oczekiwałam, czy no po prostu przez to, że autor już tak, prawda, pod koniec chorował, to te opowiadania są po prostu gorsze od reszty jego twórczości. Nie wiem. W każdym razie coś tutaj mi ewidentnie póki co nie gra, ale mam nadzieję, że jeszcze znajdę takie opowiadanie, które faktycznie mnie poruszy. Zaczęłam czytać też Tajemnice domu w Bielinach Katarzyny Bereniki Miszczuk. Jest to pierwsza część cyklu tej autorki, która napisała dla dzieci, ponieważ Katarzyna Berenika Miszczuk generalnie pisze dla młodzieży, więc w literaturze dziecięcej jest to chyba jej taki debiut. Jestem na 55 stronie, więc na razie na samym prawie początku. Natomiast już ta akcja zaczęła się powoli rozwijać. Mamy tutaj czwórkę rodzeństwa i ich mamę, którzy przeżyli traumę, ponieważ ich rodzice się rozstali. Na co dzień mieszkają w Warszawie, natomiast ponieważ dostają wiadomość, że ich daleka ciocia zachorowała na Alzheimera, przyjeżdżają do jej domu, do Bielin. I tam zaczynają się dziać różne dziwne, niepokojące rzeczy. Jak na razie ta książka mi się podoba. Nie jest to... Na razie mnie oczywiście nic tam nie porywa, bo ciężko żeby, skoro jestem praktycznie na początku. Natomiast już wiem, że póki co jest fajnie, jest ciekawie. Jestem bardzo ciekawa, co się tam dalej wydarzy. Więc będę czytać i na pewno dam Wam znać na, już podejrzewam, koniec tego vloga, jak mi się ta książka podobała. I czytam też Almond, ten, który nie czuł. To jest kompletnie inna książka od dwóch pozostałych. Ona mnie zdecydowanie bardziej ruszyła, ponieważ jest to książka o chłopcu, który cierpi na aleksytymię, czyli nie potrafi odczuwać emocji, musi się ich uczyć. W ogóle dla niego coś takiego jak empatia, jak jakieś takie radość, smutek, śmiech, strach, są dla niego w ogóle tylko słowa brzmiące na papierze, on tych uczuć w ogóle nie odczuwa i przez to ma problemy, żeby funkcjonować
normalnie w swoim społeczeństwie uważany jest za dziwaka. I tak naprawdę, żeby to pokonać, jego mama próbuje mu wpoić takie instrukcje, jak zachowywać się w poszczególnych sytuacjach. No jest to bardzo poruszająca opowieść o tym, jak on musi sobie radzić z tym schorzeniem. I mamy tutaj tak naprawdę opowiedzianą tą historię tego chłopca od samego początku. Zresztą główny bohater sam jest tutaj narratorem tej opowieści. Ja jestem na stronie 52. I to już jest 17 rozdział, więc te rozdziały są bardzo króciutkie. Natomiast treściwe, bardzo dobrze opowiadają, na czym to schorzenie polega. Jest to bardzo prosto wyjaśnione, więc nie ma problemu, że ktoś czegoś tutaj nie będzie potrafił zrozumieć. Ta książka mnie naprawdę poruszyła. Jestem bardzo ciekawa, jak ta jego historia potoczy się dalej. I też będę Wam mówić, jak to dalej, czy mi się to będzie dalej podobało, czy nie. Ale na razie jest świetna, na pewno najlepsza z tych trzech pozycji, które dotychczas czytam. I to tyle na teraz. Widzimy się później. Na razie. Cześć! Przychodzę do Was z zakończeniem tego vloga. Jak już widzieliście, czytałam na nim trzy książki i skończyłam dwie z nich. Pierwszą skończoną przeze mnie książką jest Miasto z mgły Carlosa Ruiza Zafona. Ostatecznie wszystkie opowiadania mi się podobały praktycznie w takim samym stopniu. Ciężko mi wyróżnić jakieś takie konkretne, które zapadło mi w pamięć, natomiast jeśli bym już miała wybierać z tych 11 opowiadań, to byłoby to opowiadanie pod tytułem Książę Parnasu. To jest jedno z dłuższych opowiadań w tej książce i oddaje ono hołd idolowi, czy też mistrzowi mistrzowi Zafona, na którym się wzorował, czyli Miguelowi Cervantesowi. Jest w tym opowiadaniu dużo przemyconych wątków z życiorysu tego pisarza i bardzo mi się to podobało. Więc to opowiadanie jest takie zdecydowanie najbardziej w moim typie, które mnie gdzieś tam bardzo dotknęło i ono mi najbardziej zapadło w pamięć, bo reszty oczywiście pamiętam fabułę pozostałych, natomiast od dnia przeczytania tego opowiadania ono najbardziej mi siedzi w głowie, więc myślę, że w takim kryterium będę tą książkę pamiętać, że właśnie to konkretne jedno opowiadanie na mnie zrobiło największe wrażenie. Skończyłam też od ostatniego update'u Tajemnice domu w Bielinach Katarzyny Bereniki Miszczuk.
I powiem Wam, że przez początkowe strony troszkę się nie mogłam połapać z czasem akcji, natomiast później mi się to zmieniło, ponieważ dzieci mają tutaj ciocię Mirkę, do której właśnie przyjeżdżają. I dopiero później, w połowie praktycznie książki, zorientowałam się, że ciocia Mirka to tak naprawdę Mirka z innej serii Pani Miszczuk, czyli z Kwiatu Paproci. I jest to jedna z szeptuch, koleżanka Jagi, tam głównej szeptuchy w tamtej serii, która też tutaj występuje, bo to jest kilkanaście lat po tamtej serii. I powiem Wam, że jak już do tego doszłam, to faktycznie zaczęłam bardziej rozumieć ten świat i się w niego rzeczywiście wkręciłam. Książka napisana prosto, nie jest to jakiś język trudny, no, ponieważ to jest książka dziecięca oczywiście, natomiast jest już zapowiedziane, że będzie drugi tom, że nie jest to jednotomówka, więc bardzo czekam na kolejny tom. Mam nadzieję, że będzie równie dobry jak ten, gdyż no, odkrywanie tutaj tajemnicy, co tak naprawdę dzieje się w tym domu, było ciekawe, choć dla mnie, która kojarzy trochę mitologię słowiańską, no raczej nie było to zbyt odkrywcze. Domyślałam się, co dzieci mogą tam znaleźć, natomiast myślę, że dla osoby takiej, która w ogóle nie wie nic z mitologii słowiańskiej, dla takiego laika to naprawdę fajna taka relaksująca pozycja na oderwanie się. Super. No i niestety, czego bardzo żałuję, nie skończyłam Almond, ten, który nie czuł. Będę tą książkę na pewno kontynuować. Nie ruszyłam dalej, jestem nadal na tej 52 stronie. Nie zdążyłam po prostu, no niestety. Troszkę mnie przyblokowało kolokwium, które już miałam w pierwszym tygodniu nowego semestru. Ale kolokwium zaliczone, więc spoko. I mam nadzieję, że w marcu już się trochę rozkręcę z tymi książkami, bo ten styczeń i luty był faktycznie taki mało książkowy, jak na mnie, ale nie było też znowu źle. I jeszcze chciałam Wam pokazać, bo to tyle z mojego takiego update'u czytelniczego. Natomiast jeszcze na stronie Winnie D, podczas gdy to wydawnictwo Izygzaki miało urodziny, kupiłam sobie kilka książek i chciałam je Wam pokazać, bo przyszła do mnie dzisiaj paczka właśnie z tymi książkami. Kupiłam sobie dwie książki z serii skandynawskiej. Pierwszą z nich jest książka Stig Dagerman, Poparzone dziecko. Ja o tych książkach nic nie wiem. Wiem, że są bardzo poczytne, natomiast o fabule nie będę Wam mówić, bo praktycznie nic nie wiem. Natomiast bardzo chciałam w ogóle tę serię zacząć, więc może zacznę od tej pozycji, a jak nie od tej, to od drugiej, którą też sobie kupiłam, czyli od Blizny. Audura Ava Olavsdottira. Też ponoć bardzo dobrej książki. Szczególnie lubią ją na przykład Zuza z kanału Zaksiążkowane, czy jej tata, pan literacki. W związku z czym mam nadzieję, że mi się też spodoba i że będę przygodę z tą serią kontynuować. I już tak stricte niezwiązane trochę z tymi urodzinami, ponieważ po prostu była wyprzedaż, minus 80%. A ja się tym bardzo interesuję. To kupiłam sobie Początki państw Dania Jakuba Morawca.
Powiem szczerze, że tą książkę potrzebuję też na jedne zajęcia, a była za niecałe 8 zł, więc kupiłam. Natomiast jestem bardzo ciekawa tej pozycji, ponieważ mam z samym autorem zajęcia na uczelni, w związku z czym też jestem ciekawa, jak pan profesor pisze, no i myślę, że będę niedługo to czytać. I tym pozytywnym akcentem kończę ten vlog i widzimy się w następnych filmach. Jeśli cały vlog wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I widzimy się niedługo. Cześć!